na polu szabat odprawiali. W noc z 15 na 16 czerwca król spędził w kościelnikach, dwie mile od Krakowa. Dnia 16 czerwca, szabat, czyli w sobotę, król wjeżdżał do Krakowa z noclegu swego. Najpierw jechał w wielkiej karocy, a później wdziewał mundur wojewody krakowskiego i przesiadał się na konia kasztanowego. Pod Krzyżynami czekali na niego kazimierscy Żydzi, chcąc w polu powitać przybywającego króla. Musieli tego konia angażować? Nie mogli pieszo podejść. Nie mogli! Nie mogli, bo w tamtych czasach nie można było podejść do króla inaczej niż na koniu. I wyjdą mu naprzeciw, na poły jadąc, na poły idąc. Wtedy potwierdzi ich dotychczasowe przywileje i nada jeszcze wiele kolejnych. Wówczas cała społeczność się zebrała i przywinie uradzała, jak te kwestie załatwić. Uradzali, dyskutowali i postanowili. Ale majsi, spiel mi cynchem majsi. Hej, hej, hej.